nazywam się Mariusz Tkowski, jestem nauczycielem informatyki w Zespole Szkół Technicznych, właśnie gdzie się znajdujemy. Uczę przedmiotu montaż i naprawa komputerów i wykorzystuję środki dydaktyczne w postaci tabletów graficznych. Tak naprawdę ten tablet graficzny wykorzystuję troszeczkę inaczej, bo jego typowe przeznaczenie to jest grafika komputerowa i do tego służy. Natomiast ja troszeczkę inaczej tego narzędzia używam. Po prostu tworzę taką konkluzję. Łączę sobie tablet z projektorem i mam z tego tablicę interaktywną. Jest to, że tak powiem, nietypowe rozwiązanie z tego względu, że za pomocą tego środka dydaktycznego mogę jednocześnie komunikować się z uczniem, który fizycznie jest nieobecny na lekcji. W momencie, kiedy ktoś jest chory, jest, że tak powiem, niedyspozycyjny, może połączyć się z nami online i za pomocą takiego darmowego programu, jakim jest Skype dla firm, a dawniej Link, uczeń łączy się z nami na lekcji i ma jednocześnie obraz tego, co robimy na zajęciach i może ze swojego domu, za pomocą łącza internetowego, komunikować się z nami i razem z nami pisać na tej samej tablicy. Także cała klasa widzi to, co tworzymy my wspólnie z uczniami w klasie, jak i ten uczeń, który jest nieobecny. Dzień dobry, nazywam się Ilona Ślusarczuk, jestem nauczycielem matematyki w publicznej szkole podstawowej nr 33 w Radomiu. Warsztaty, które uczą grafiki, jak się podobały? Zajęcia były bardzo interesujące, prowadzący byli bardzo cierpliwi i pokazali dużo możliwości wykorzystania tabletu rurką. Ciekawa rzecz, przy nakładach finansowych, możliwościach szkół, uważam, że to jest bardzo fajna rzecz do wykorzystania na lekcjach. Jestem nauczycielem od 27 lat edukacji wczesnoszkolnej, kiedyś nauczania początkowego. Otacza nas świat w tej chwili multimedialny, ja uczę maluchy. Dzieci od początku są oswojone z nowoczesnymi technologiami w domu, bo się z tym spotykają na co dzień. Więc myślę, że w szkole jak najbardziej, od najwcześniejszych lat, już od grup zerowych, poprzez stosując zasadę stopniowania trudności, powinniśmy wykorzystywać nowoczesne technologie aż do końcowego etapu edukacyjnego.